takim człowiekiem, który gra w teatrze, albo w kinie, albo tutaj. Aktor to jest ktoś, kto gra na przykład w teatrze i gra jakąś postać. To jest ktoś, kto coś robi, czyli na przykład tańczy, ma jakąś rolę. To są tacy ludzie, którzy pracują w kinie albo w dorożkarni, albo w kinie i teatrze. Jestem aktorką, dlatego że występuję w dorożkarni. Gdzie można spotkać aktorów? Można ich zobaczyć w telewizji, w kinie, w teatrze, w dorożkarni, w radio, w takich salach specjalnych dla aktorów. Kto pracuje w teatrze? Dyrektor, szatniarka. Jeszcze pracuje taki pan, który otwiera drzwi, żeby weszli do teatru. Panowie, którzy oświetlają sceny. I ci, co przebierają ludzi i rozmawiają za kurtyną. Czym się zajmuje reżyser? Wymyślę filmy, a potem mówię aktorom. To jest najważniejsza osoba w teatrze. A co trzeba zrobić, żeby zostać aktorem? Dużo się uczyć. Różne role, przedstawienia. Głośno mówić, ćwiczyć i się skupić. Może być narratorem, to trzeba bardzo, bardzo dobrą mieć pamięć. Musi umieć pięknie mówić i pięknie tańczyć i pięknie. Ja muszę umyć ręce. Ile lat mają aktorzy? 37. Nieskończone. A ile lat powinni zarabiać aktorzy? Całe swoje życie. A ile pieniędzy? 500. 120. 100 tysięcy, 20 i 2 i 200. To jest dużo czy mało? Dużo. A jak myślisz, co aktorzy lubią jeść? To nie jest wytłumaczalne. To samo co ludzie, tylko nie słodkie rzeczy. A czego nie lubią jeść? Ryb śmierdzących. A jak trzeba się ubrać do teatru? Ładnie. Czasem zwykle, czasami spodnie, bluzki. Trzeba się ubrać elegancko. A co to znaczy elegancko? Że ładnie. Jak aktorzy spędzają czas wolny? Ozdobiając swój dom. Czym? Wstawiając nowe meble. Odpoczywają. Uczą się i doskonalą. A chciałabyś być aktorką? No, lekarzem. Czy praca aktora to fajna praca? Tak. A dlaczego fajna praca? Bo wtedy ciągle nie trzeba się tak męczyć. Tymi nudnymi rysowakami.